Dzień dobry, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne wagi. W Waszym czytaniu na luty 2023 roku sprawdzimy takie ogólne energie tutaj, jakie będą zodiakalnej wadze towarzyszyły. Natomiast jeżeli ktoś stwierdzi, że rezonuje z nim to czytanie, chciałby pogłębić troszeczkę swoją wiedzę, zadać swoje własne pytania, rozwiać wątpliwości, to oczywiście dla darczyńców kanału jest możliwość otrzymania takiego czytania indywidualnego na najbliższy czas swojego własnego horoskopu. Darowizny składamy przez PayPal. Link do tego PayPala znajduje się w opisie pod filmem. Mogą to być dosłownie symboliczne kwoty, bo chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby nastąpiła wymiana energetyczna, nie muszą to być jakieś tam nie wiadomo jakie kwoty na wsparcie kanału. No i tutaj po prostu w PayPalu też trzeba zawrzeć swój adres mailowy, tak abym mogła się z tymi osobami skontaktować. Także zapraszam do kontaktu. Natomiast sprawdzamy teraz tak ogólnie właśnie, co uwagi się zadzieje w lutym 2023 roku. Zodiakalna waga, luty 2023 roku, moje drogie wagi. Co Was tam czeka? Jeszcze takie ostatnie przetasowania kart, no i już patrzymy. Najpierw ogólna energia dla Was na luty. To jest energia dwójki mieczy. Dwójki mieczy. No, dosyć taka niepewna energia. Niepewność co do na przykład naszego jutra. Niepewność, co zrobić. Niemożność podjęcia jakiejś decyzji. Jakby mamy tutaj dwa przeciwległe bieguny. No i teraz tak, na przykład możemy mieć rozterkę. Czy zostać tu, czy iść tam? Czy zrobić tak, czy zrobić inaczej? Ponieważ każda z tych opcji wiąże się z jakąś wartością i boimy się podjąć tej decyzji, ponieważ mamy takie poczucie, że jeżeli wybierzemy jedną opcję, to automatycznie coś gdzieś innego stracimy. To też jest energia konfliktu i może to być konflikt wewnętrzny, kiedy człowiek robi coś wbrew sobie, na przykład, nie wiem, no wstaje codziennie rano, idzie do jakiejś pracy, której tak naprawdę nie lubi, nie cierpi, nie chce tam być, ale się do tego zmusza, no bo no jak to muszę gdzieś pracować, nie mam siły tutaj szukać czegoś innego, więc po prostu chcąc, nie chcąc robię to. Albo tkwimy w relacji, która nas nie zadowala i już wielokrotnie sobie na przykład mówiliśmy, a zostawię tę osobę, bo już po prostu nie mogę tego wytrzymać, ale jesteśmy, tkwimy, bo boimy się na przykład być sami, boimy się, że ktoś nas tam będzie źle oceniał, że my zostawiliśmy partnera, partnerkę i tak dalej, i tak dalej. To może chodzić o zupełnie inne kwestie, bo ja tutaj mówię tylko ogólnie, bo zazwyczaj jak pytacie gdzieś w jakichś swoich indywidualnych problemach, to chodzi albo o sprawy zawodowe, albo o sprawy związkowe, ale tu może być naprawdę tysiące spraw, tysiące wątpliwości i Wy właśnie jakby tutaj wchodzicie i to nie jest właśnie, to jest dokładnie taka energia, w jakiej Wy się czujecie niekomfortowo, ponieważ zodiakalna waga lubi mieć wszystko uporządkowane i być w takiej idealnej równowadze, lubi sobie dostarczać tego balansu, trochę tego, trochę tamtego, ja mam takie wyważone życie wtedy, tak? Natomiast dwójka mieczy to jest dokładne przeciwieństwo tego, bo tutaj nie ma żadnej stabilności, tutaj ciągłe są nerwy, ciągłe rozterki, ciągłe dylematy, tu nie ma takiego właśnie spokoju, porządku, nie ma takiego wyważenia, tylko ciągle są takie jakby albo utarczki z kimś, albo utarczki z samym sobą. Więc niestety tej równowagi brakuje Wam jako w tej energii wyjściowej na luty. Co Wam będzie w takim razie pomagało w lutym, drogie wagi? Tu mi się chciały wziąć dwie karty, ale jedna ostatecznie. Pomagała będzie ósemka pentakli. A co Wam będzie przeszkadzało? A przeszkadzał będzie rycerz mieczy. Tu jest powiedziane tak, jeżeli masz obecnie jakieś problemy, to najlepszym, co Ty możesz zrobić, to się skupić na jakiejś swojej pracy, na jakimś swoim dziele, na tym, co chcesz stworzyć, zwłaszcza jeżeli to są problemy natury innej niż praca, to praca może być taką odskocznią, że tutaj sobie coś robimy, działamy, dłubiemy i po prostu wypełnijmy ten czas w tym momencie tą pracą, to przestaniemy gdzieś tam myśleć o jakichś innych rzeczach, które w tym momencie po prostu no, nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozwiązać w tym momencie jakiegoś problemu, to może znaczyć, że no trzeba te sprawy troszeczkę przełożyć w czasie. Może za jakiś czas się zmienią aspekty, może dojdą do nas jakieś nowe informacje, nowe fakty, jakieś nowe narzędzia zyskamy, żeby sobie z tym poradzić, bo inaczej no to jest takie kopanie się z koniem. I tutaj właśnie to, co Wam nie sprzyja w lutym, to jest rycerz mieczy. Czym jest ten rycerz mieczy? No przede wszystkim taki natłok myśli w naszej głowie, niespokojne myśli, wątpliwości nas nachodzą. Może Wy macie wątpliwości, czy to, co robicie, to jest na pewno to, czy to Wam da pieniądze, czy to Wam da prestiż, czy to Wam da stabilną pozycję. Może tu chodzić na przykład o osoby, które nieśmiało raczkują, zakładają działalności gospodarcze i mają mnóstwo strachów, mnóstwo lęków, mnóstwo wątpliwości. No to jeżeli by tak było, to Wam powiem tak. Oczywiście Wasza działalność może Wam przynieść naprawdę duże pieniądze i może Wam przynieść stabilność, bo Wy jesteście tu
ósemce pentakli, to są duże dzieła, to są duże pieniądze, to jest możliwość naprawdę dużych ambicji i możliwość rozwoju kariery, więc jeżeli by o to chodziło, to możecie spać spokojnie, tylko po prostu robić swoje, nie przejmować się, dążyć po prostu do swoich celów. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to porzućcie na razie takie myśli o sprawach, których nie jesteście w stanie na bieżąco załatwić, bo to Wam nic nie da. Trzeba przeczekać i tutaj jakby najlepszym antidotum na to przeczekanie jest po prostu zajęcie się robotą. No tak to się pokazuje, żeby mieć dużo zajęć, żeby nie myśleć. Rycerz mieczy to są też takie słowa wypowiadane w gniewie, czyli że komuś coś powiemy, jakieś przykrości sprawimy, bo to jest ktoś, kto ma takie kąśliwe uwagi, może wtrącać takie ostre riposty. To nie, że ta osoba tak myśli na przykład, tylko ona po prostu też nie umie nad sobą zapanować. Jak jest pod wpływem emocji, to może tam komuś coś takiego nieprzyjemnego powiedzieć, a potem wiecie, no słowa potrafią ranić bardziej niż miecz tak naprawdę. Więc nawet coś powiemy tak, że wcale tak nie myślimy i potem nawet przeprosimy, to gdzieś tam jakiś taki niesmak pozostaje, bo u osoby drugiej w głowie te słowa jednak ciągle wybrzmiewają, więc to nie jest tak, że my na przykład możemy kogoś tam obrazić, coś mu chamskiego powiedzieć, a potem na przykład przeprosimy, odwołamy, to powiemy, że no bo wiesz, ja tutaj wcale tak nie myślę, ale to było pod wpływem emocji i że jakby to zostaje tak wygumowane jak ołówek, taką gumką jakbyśmy zgumowali. Nie. Gdzieś tam te słowa zostają w tej osobie. One gdzieś tam po prostu zawisną i ta osoba też może mieć z tego powodu jakieś później kompleksy, jakieś nieprzyjemne myśli, więc tego unikamy. Jeżeli wiecie, że trudno Wam będzie tutaj w lutym znaleźć porozumienie z kimś, to najlepiej unikajcie takich otwartych konfrontacji, unikajcie tematów, które mogłyby być tematami potencjalnie takimi przeznaczonymi do kłótni, bo jeżeli Wy wiecie, że ta osoba ma inne zdanie i Wy też macie inne i Wy się na dany moment nie jesteście w stanie nagiąć, zrozumieć argumentów drugiej strony, a tamta strona Waszych, to nie ma sensu, żeby się tutaj po prostu przepychać. Lepiej po prostu takich tematów unikać, żeby nie generować tych konfliktów. No jaka rada wobec tego dla zodiakalnej wagi? No radą jest as mieczy, czyli jeżeli chcecie już, jeżeli już jest konieczna jakaś komunikacja, to musi być to komunikacja klarowna, bez takiego wzajemnego obciążania się. Musicie mieć dobre argumenty do dyskusji, rozmawiać spokojnie, rozmawiać z klasą, rozmawiać z elokwencją, nie obrażać bynajmniej nikogo, zwłaszcza jeżeli Was tutaj czekają trudne rozmowy, czy na przykład jakieś egzaminy, to tutaj ważyć słowa. Lepiej powiedzieć mniej, niż powiedzieć za dużo i na przykład powiedzieć coś, co nie, po prostu jest nie na miejscu. Więc tutaj teraz mi się tak właśnie nasunęło. Lepiej powiedzieć mniej, być oszczędniejszym w słowach, a więcej pokazać, że się więcej robi po prostu swoimi rękoma, pracą swoich rąk, niż po prostu powiedzieć za dużo i powiedzieć coś, co jest niestosowne. I też ucinać dyskusję. Ucinać dyskusję, jeżeli dyskusje zmierzają w takim niewłaściwym kierunku, że Wy wiecie, że za chwilę na przykład się z kimś pokłócicie. To nie ma sensu. Tutaj jest to jasno pokazane. Nie ma sensu ucinać tego typu dyskusje, powiedzieć nawet coś takiego, że okej, masz prawo do własnego zdania, ja na razie pozostanę przy swoim zdaniu. Może kiedyś wrócimy do tej rozmowy, może kiedyś nam się to odmieni. Natomiast na razie no po prostu zostańmy przy swoich zdaniach, pozostańmy w zgodzie i jest okej. Czyli na takiej zasadzie. Podejmowanie też ważnych decyzji jest dla Was korzystne, bo pamiętajcie, że Wy wchodzicie w luty z dwójką mieczy, a radą jest as mieczy, czyli coś musisz wybrać, tak? W końcu musisz przestać być w tej energii rozkroku. Jeżeli się czegoś boisz, jeżeli boisz się podjęcia decyzji, ale ona już jest wymagalna, już trzeba coś z tym zrobić, no to luty musi się zakończyć podjęciem tej decyzji i wtedy już po prostu pójdziesz za tym. Tu jest tylko, bo wiecie, czasami człowiekowi brakuje takiego bodźca. Jak już podejmie decyzję, to już potem wszystko nagle zaczyna się dobrze układać, już potem pyk, 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 jak efekt domina, tylko najgorzej jest tą decyzję podjąć. To jest trudniejsze do przeskoczenia w tym momencie. Więc ta decyzja jakby tutaj u Was no i tak prawdopodobnie musi być podjęta w lutym, bo dłużej się nie będzie dało czekać, zwlekać. No jest ten as mieczy, więc to klamka musi zapaść, tak? Kości muszą zostać rzucone. Ale nie upatrujcie tutaj tego jako coś złego dla Was, tylko właśnie jako możliwość wyzwolenia się z czegoś, z tego konfliktu po prostu, wyjścia z czegoś, że już będzie Wam później łatwiej w momencie, kiedy właśnie już ta decyzja zapadnie. No więc tak to wygląda dla zodiakalnej wagi. Jeśli z Wami rezonuje ten przekaz, to tak jak powiedziałam, zapraszam do czytań indywidualnych. Link do PayPala znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia.